Zaczynamy kolejną 26. sesję Rady Dzielnicy 10. zwołaną na dzisiaj na godzinę 16:45 w siedzibie Rady Dzielnicy 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Podaję Państwu listę obecności z prośbą o wpisywanie się do Państwa radnych i listę dla gości. Kto z Państwa chce, proszę się podpisać. Szanowni Państwo, macie Państwo przed sobą projekt porządku obrad dzisiejszej sesji zawierający w punkcie 4 dwa druki. Informuję, że do przewodniczącego wpłynęły wnioski o odstąpienie od wymogu określonego w ustępie 4 paragraf 19 regulaminu dzielnicy 10 i teraz będziemy głosować te wnioski zgodnie z procedurą, tak jak na każdej sesji, takie wnioski wpływają. Zaczynamy od druku numer 3, 385/2012. Dotyczy projektu uchwały o autorstwie Komisji Infrastruktury Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Informuję Państwa też, że mimo że lista się do mnie wróciła, to już oceniam, że kworum oczywiście posiadamy i dalej sesja się odbywa. Kolejny druk numer 4 przez 286/2012, również autorstwa Komisji Infrastruktury Ochrony Środowiska, dotyczy projektu uchwały tworzonego przez tę komisję. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Zapytam jeszcze pana pracownika UMK, czy w tej chwili jest 18 radnych? Czy wszyscy biorą udział w głosowaniu, tak? Ok. Kolejny druk to numer 5, nosi numer 5 przez 287/2012. Jest to projekt uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk nosi numer 6/2012. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. 19. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. A mamy oddanie 19 głosów, bo dołączyła do nas pani radna. Kolejny druk numer 7/289/2012. Również dotyczy projektu autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 8/290/2012. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Kultury i kontaktu z mieszkańcami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk 9/291/2012 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk numer 10/292/2012
dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Tym samym informuję Państwa, że do porządku obrad zostały w punkcie czwartym dołączone druki, łącznie ich 8, będące projektami uchwał. I teraz proszę jeszcze... Proszę Państwa, teraz tak. Ponieważ przed sesją zgłosiły się do mnie panie tutaj siedzące z prośbą o umożliwienie... z prośbą o umożliwienie im wypowiedzi na dzisiejszej sesji, ja się do tego wniosku przychylam i korzystając z przysługujących mi na mocy regulaminu uprawnień dokonuję korekty w porządku obrad polegającej na tym, że po punkcie drugim, to jest przyjęciu porządku obrad, wpisuje się, dodaje się punkt trzeci o nazwie wystąpienie mieszkańców dzielnicy 10, a wszystkie kolejne punkty dostają cyfrę o jedną wyższą niż to ma miejsce w obecnym projekcie porządku. Wyższą, bo czwarty staje się piątym, szósty staje się siódmy, bo dochodzi na to. I teraz po tych zmianach przechodzimy do przegłosowania porządku obrad. Kto z Państwa radnych za przyjęciem porządku obrad w tej formie, proszę podnieść rękę. 19. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. W związku z tym stwierdzam, że projekt porządku obrad został przyjęty z tymi zmianami, o których mówiłem przed chwilą. Zakończyliśmy punkt drugi. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego, to jest wystąpienia mieszkańców dzielnicy 10. Proszę bardzo, pani była chętna, tak? Zatem proszę się wypowiedzieć. Jak Państwo życzy? Jeszcze w imieniu mieszkańców Soboniowic, Rajska i Kosocic chcę powiedzieć, że jesteśmy przeciwni, nie życzymy sobie planu zagospodarowania przestrzennego. Było ostatnie zebranie u nas tutaj w Rajsku, byli tutaj radni, którzy teraz tutaj Państwa siedzą. Chcę powiedzieć, że nie byłoby całego tego zamieszania i tylu nerwów, gdyby Państwo w grudniu 2011 roku poinformowali nas, że na Radzie i na sesji w Radzie Miasta będzie taka sporządzona uchwała. Mam pytanie, dlaczego do mieszkańców nie dotarła żadna informacja, że jadą Państwo na tą sesję, będzie głosowanie. Podowiadywaliśmy się trochę i podzwoniliśmy, że dostają Państwo taką informację na maila 7 dni przed taką sesją w Radzie Miasta. Jakie będą uchwały, jakie będzie projekty? Czemu nie zostało zorganizowane żadne spotkanie z mieszkańcami, zapytanie o ich zdanie? Słucham? Nie, proszę bardzo. No nic na ten temat nam nie było wiadomo. Nie śledziliśmy tego też, tak? No jako radni wydaje mi się, że powinniśmy współpracować, są Państwo naszymi łącznikami z miastem. Nic na ten temat, nie było żadnego zebrania. Teraz dopiero było zorganizowane zebranie, było duże oburzenie. Mogę powiedzieć, że biorę odpowiedzialność zbiorową tutaj, jestem mieszkańcem Rajska i mam tam też ziemię, że jesteśmy temu przeciwni i nie życzymy sobie tego planu. Okej, ja ze swojej strony, ktoś jeszcze z Państwa w tej sprawie, czy to może ustosunkuję się raz, tak? To ja się ze swojej strony ustosunkuję częściowo. Powiem tak, co do informowania o sesjach Rady Miasta Krakowa, to te informacje, od informowania o tym nie zada dzielnicy żadnej, ani nasza, ani jakakolwiek gmina, lecz Rada Miasta. Z tego co wiem, Rada Miasta robi to w sposób bardzo intensywny. Terminy sesji Rad Miasta można znaleźć z wyprzedzeniem chyba całorocznym, więc absolutnie nie jest tak, że Pani nie mogliście, czy ktokolwiek nie mógł wiedzieć, że jest tam sesji, bo to wystarczy sprawdzić w internecie, telefonicznie, pewnie gdzieś tam jeszcze. Natomiast co do porządku obrad, od tego, żeby sprawdzić porządek obrad, też nie jest Rada Dzielnicy, tylko Rada Miasta, tylko ewentualnie osoby zainteresowane przebiegiem sesji Rady Miasta. Aczkolwiek, zgadzam się z Panią całkowicie, że sprawy, które są poruszane na sesjach Rady Miasta,
Jeśli dotyczą istotnych spraw danego osiedla, to powinni się w to poszczególni radni z danych osiedli zaangażować. Jeśli jest taka potrzeba, powinni przeprowadzić, zorganizować zebranie z mieszkańcami. I jeśli uwagi, wnioski mieszkańców są słuszne, to w moim przekonaniu powinni ich reprezentować w Radzie Miasta również. Ja to czynię w obrębie osiedla Kliny, którego jestem radnym. Czemu radni z osiedla Rajska, czy też Soboniowic, bo też pani mówiły też tak, i Kosocic tego nie zorganizowali, nie wiem. Są tu obecni pan radny Kotecki, pan radny Kapera i pani radna Federyka. Ja nie powiadam za ich zrobienie czegoś lub nie zrobienie. To pytanie, czy trzeba skierować do nich. Mimo, że jestem przewodniczącym dzielnicy, nie jestem ich przełożonym. Oni odpowiadają za swoje czyny lub też ich brak. I tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. To bardzo byśmy prosili o wytłumaczenie. Może ja coś powiem. Termin to był listopad, grudzień, to było wszystko zrobione, tutaj to informacja do nas chyba dotarła, przed samymi świętami. No i co? No i 7 dni przed taką, mamy taką informację, bo podzwoniliśmy trochę, że 7 dni, minimum 7 dni dostajecie państwo tą informację na maila. Ale myśmy tu żadnego takiej informacji nie mieli. Na maila nie dostałem. Na pewno państwo? Nie dostałem, żadnej informacji nie dostałem. Ale wracając jeszcze, wracając jeszcze, akurat pani reprezentuje, tylko proszę państwa, ja się może, ja wstanę. Ja byłem na tym zebraniu, był pan wiceprzewodniczący Mikuła, nasi koledzy, koleżanki. Proszę państwa, były osoby zainteresowane, było niewiele tych osób, które się zainteresowały. I proszę panią, proszę tu nie mówić, tak jak pani dyrektor z Wydziału Planowania, Biura Planowania powiedziała, to nie możecie być państwo też reprezentacyjni, garstka osób, która jest bardzo zainteresowana, żeby przeciwstawić się temu planowi, gdzie dużo ludzi chce, żeby ten plan powstał. Pan co, zrobiliśmy w przeciwieństwie do pana, który jest pan naszym radnym, nie zorganizował takiego spotkania, zrobiliśmy prywatne spotkanie. Tak. I tak jak mówię, biorę na siebie odpowiedzialność zbiorową, będą dostarczone do pana materiały, tak. Ile osób jest tym zainteresowane i jak na razie całe Rajsko uczestniczy w tym. Bardzo się cieszę, oczywiście. Będą dokumenty i będzie pan miał na piśmie, ale ja nie muszę, zainteresowanych osób. Ale ja nie muszę. Zebraniu, wie pan co, to zebranie, które było z panią Koterbą organizowane, było już bardzo późno zorganizowane. My się pytamy, czemu pan nie zorganizował, jadąc na żadnej informacji nie miałem. Ale wiedział pan, jaką będzie pan uchwałę podpisywał? Nie wiedziałem. Myśmy tu żadnych informacji nie mieli. To jest już dziwny przepływ, ponieważ... Ale na jakiej podstawie pani mi tutaj może, albo koledze mi, Koteckiemu, albo koleżance, nie było nic takiego, mamy tutaj żadnych, można wyciągnąć informacje, żebyśmy coś dostali. Przed taką sesją w Radzie mają państwo... Nie ma, jest przewodniczący Komisji Planowania, niech coś może na ten temat, Andrzejku, bardzo cię proszę. Znaczy, moment, spokojnie panowie, bo to tutaj musi być jakiś porządek, wypowiedzi. W pierwszej kolejności padło panu, radnemu Kaperze z Kosocic, dziękujemy za tej kwestii. Czy państwo, pan radny Kotecki chciałby z Rajska się wypowiedzieć na ten temat, czy też nie, bo padło pod państwem adresem pytanie?